życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Bo przyjść to ja maluję swój świat. Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Jak ty mi zabrałeś okulary, to ja nic nie będę widzieć teraz. Cześć! To założę na chwilę te. Bo jest bliska, słuchajcie, gorzej widzę. Coraz gorzej. Cześć, kochani. Piszecie, co wy tu piszecie? Często śnię o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, albo też o tym myślę. No właśnie. Napiszcie... O, Emilka pisze też, że dziękuję. Dzień dobry, zaraz wraca w objęcia Morfeusza, ale musiałam się przebudzić, by podziękować wszystkim za wsparcie. Cieszę się. Napisałam wczoraj o mojej histeroskopii, ale zupełnie nie spodziewałam się tylu dobrych słów. No widzisz, tak to działa kawka, że się człowiek w ogóle nie spodziewa, ile dobrego dostanie. O, dziękuję ci bardzo. I że dziękuję, że jesteście. Też dziękujemy, że jesteś, kochana. A na przykład mi się śniło coś złego, albo babcia, która już nie żyje, i chciałam się w tym śnie spędzić z nią jak najdłużej czasu, bo wiedziałam, że już nie żyje i w końcu ja się obudzę. W ogóle napiszcie, słuchajcie, jak macie z tymi snami, bo dzisiaj będziemy rozmawiać z Moniką o śnieniu i czekaliśmy na ten temat, bo to świadome śnienie też ostatnimi czasy bardzo się, powiem wam, przewijało w moim życiu. Dużo na grupie naszej terapeutycznej dużo rozmawialiśmy, bo Marta Żysko, którą znacie, z którą prowadzę grupę, bardzo dużo śni w ogóle i opowiada o swoich snach i też mówiła, że była na warsztatach ze świadomego śnienia i też część moich dziewczyn była chyba też u Moniki. Ktoś mi polecił właśnie Monikę od świadomego śnienia, więc jeśli wy macie jakieś doświadczenia właśnie z tym świadomym śnieniem, albo w ogóle ze snami, albo macie jakieś pytania, no to, to dajcie znać, jak pięknie jest móc śnić. Tylko my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, o takich aspektach medycznych, tylko będziemy rozmawiać bardziej psychologicznie, duchowo. Zresztą, zaraz zobaczymy. Czekajcie, czytam wasze komentarze. Poszerzenie świadomości, tak, świadome śnienie, poszerzenie świadomości. Dzień dobry, pierwszy, ja pierwszy raz na żywo, bardzo mi miło, cześć wam, dzień dobry. Że sama nie wiem, co o tym myśleć. Ja miewam czasami takie sny, że sama nie wiem, co o tym myśleć. Dzień dobry, dobrego spotkania. Pogoda, tak, wiadomo, pogoda. Dzisiaj ja mam kolonoskopię. Też miałam, jak wiecie, da się przeżyć. Może masz w znieczuleniu, to już w ogóle da się totalnie przeżyć. O, Ola pisze, że mnie prześladował sen, że moja córka podczas spaceru gdzieś mi znika. Dopiero jak porzuciłam wszystko i mam dla niej czas, złe sny odeszły. Po raz pierwszy, gdy zniknęła, po chwili znów się pojawiła. Ja też mówiłam wam chyba przedwczoraj, że miałam taki powtarzający sen o smole, którą wyciągam. Najwyżej dzisiaj, jak Monika już wpuszcza, to wam opowiem, ale już wam mówiłam o generalnie powtarzający się przez lata sen. Lata powracający do mnie, nie wiem, 10 lat, ten sam sen. I ja już jako nadchodził ten sen we śnie, nie lubiłam, że znowu jestem w tym śnie. Czekajcie, mi się zawsze śni wszystko, co się wydarzyło w ciągu dnia, przed albo to, o czym myślę. No właśnie, ja mam bardzo znaczące sny. Jak to jest, że jedni mają, prawda, takie bardzo długie, jakby historyczne sny, śnią całe historie, albo rekonstruują sobie historię z przeszłości, a inni nie pamiętają nic. Czasem mam sny, które sprawdzają się po jakimś czasie i czuję wtedy déjà vu. Bardzo ciekawe, Marta. Niektóre... Czasami, gdy coś mi się śni i się wybudzę, to potrafię zasnąć i wrócić do tego samego snu.
Mi się kiedyś moja babcia śniła, była na przepięknej polance i powiedziała, że jest szczęśliwa. Dobrze, obejrzałam wczoraj 13 wieczny. Kocham śnić, zawsze mam sny, dużo mam proroczych snów, które są zwiastunem przyszłości i zawsze się to sprawdza i to jest bardzo dziwne. Ja pracuję ze snami, Agnieszka pisze, miałam jeden sen, którego jeszcze sobie nie ułożyłam, jednak anakonda spadła z drzewa na drugą anakondę i z nich powstała jedna anakonda na ziemi pod drzewem. Ja myślę, że to jest czas, już wpuszczam zaraz Monikę, bo tu coraz ciekawsze macie te sny, ale tylko jeszcze wam powiem, że naprawdę już dzisiaj albo jutro będą bilety na 23, bo cały czas tam jest kwestia systemu, który generuje bilety, ale sobie rezerwujcie termin, bo wiem, że w innych czasach są inne, podobne wydarzenia, ale zapewniam was, że to będzie najlepsze ze wszystkich. Więc 23 marca miejcie. I kolejna rzecz, że są różne zestawy walentynkowe w moim sklepie, kubki, kubeczki razem z kawkami i jeszcze dużo innych rzeczy walentynkowych w ślicznych pudełkach, więc jak chcecie komuś prezent zrobić, to bardzo ładnie wam wyślemy. A więc tyle ode mnie dzisiaj, króciuteńko jak widać, bo jest ze mną Monika, już ją wpuszczam. Monika, trenerka związana właśnie ze świadomym śnieniem. Cześć! Cześć, hej. No widzisz, ja się cieszę, bo jak czytasz te komentarze, to bardzo lubię, jak ktoś mówi o tym, co mu się śnieje. Prawda? No. Ja ci powiem właśnie, bo jakby już tu ja jestem na scenie i też przedwczoraj chyba pierwszy raz opowiadałam kawałeczek tylko, ale wiesz, Monika mi się przez lata, kiedyś nawet miałam zajęcia z psychoanalitycznej interpretacji snu, ale śniło mi się przez lata, wiesz, od nie wiem, 20 roku życia może wcześniej, już dorosłości śniło mi się, że jestem gdzieś i nagle mnie zatyka. I nie mogę mówić i potem już po roku, dwóch, trzech, po iluś tam pojawieniu się tych snów, już wiedziałam, co to znaczy we śnie, bo już miałam tę wiedzę ze swojego snu poprzedniego. Teraz ci mówię amatorsko bardzo, wiesz, językiem takim, wiesz, nieprofesjonalnym, ale słuchajcie, śniło mi się i wtedy, jak mnie zatykało, to ja zaczynałam sobie wyciągać z buzi czarną smołę, ona nie miała końca. Ja się strasznie pamiętam, wstydziłam w tym śnie, że to ktoś zauważy, że ja tę smołę wyciągam, więc ja tę smołę wyciągałam po cichu w kątach, albo szłam gdzieś w miejscu publicznym do łazienki. Pamiętam, że na ulicy przy koszu na śmieci stałam i wyciągałam tą smołę i próbowałam ją w kulki nawet formować po to, żeby się pozbyć jej z kieszeni, z różnych miejsc i to było, ja pamiętam, związane zawsze z takim uczuciem, że ja nie mogę czegoś powiedzieć, że się wstydzę, że jestem w grupie i zaraz wyjdzie na jaw, że ja mam smołę w buzi. I to po prostu się przestało śnić. Nie pamiętam, parę lat temu się po prostu już nigdy nie przyśniło. Nie potrafię ci powiedzieć, co się wtedy wydarzyło i że się przestało śnić, ale to był dla mnie taki dowód, wiesz, jakby, że tam jest coś więcej w ogóle, bo jednak powtarzające się sny, prawda, które wracają przez lata w tym samym jakby narracji jakiejś podobnej, no jest to jakaś moja, jakiś mój wyraz podświadomości. Zresztą ty na pewno słyszysz to już inaczej, co ja do ciebie opowiadam. Zdecydowanie. O czym to mogło być właściwie? Nie będziemy o tym mówić, bo nie wiem, czy wiesz, ale jak opowiadasz swój sen, to trochę tak jakbyś pokazała się w bieliźnie. Szczególnie już dla kogoś, kto trochę w tym siedzi. I no, może nie będziemy ciebie tu rozbierać, to raz. Ja już tyle razy się porozbierałam na tej scenie, że to już wszyscy o mnie dużo wiedzą, ale to mi nie chodzi nawet, żeby zajmować przestrzeń mną, to bardziej nie chodzi o to, żeby wiesz, to o mnie, znowu o mnie. Tak, to na pewno mogę ci powiedzieć, że coś w tym jest i że warto zwracać uwagę na to, co się dzieje wtedy w twoim życiu. Ja na przykład prowadzę dziennik jawy i snu, nie tylko dziennik snu, czyli zapisuję sny, ale zapisuję też jawę, czyli dzień. Tak, co się dzieje w ciągu dnia, ponieważ to, tak jak tutaj też dziewczyny pisały, że mi się często śni to, co się dzieje w ciągu dnia. Mhm. No właśnie, no, to się śni w
czasem bardzo metaforyczny, czasem w bardzo dosłowny sposób, a czasem w taki, taką dosłowną metaforę, która jak się ją zrozumie, to jest taki moment, a, no tak, rzeczywiście. Ale zrozumienie własnych snów to nie jest aż taka prosta sprawa. To znaczy każdy może do tego dojść i jest też jest dużo fajnych osób, które zajmują się interpretacją snu. Ja się stricte tym nie zajmuję, ja mam trochę inne podejście do snów. Moje podejście jest takie, żeby wnieść tam po prostu więcej świadomości na tyle, żeby nie musieć aż tak tych zawoalowanych symboli odkrywać i się w nie zagłębiać. Może dalej, jak będziemy rozmawiać, to powiem dlaczego. Dlaczego tak jest i dlaczego taką drogę wybrałam ja. Ale jedno to, co mogę ci podpowiedzieć, to jest właśnie to, żeby bardzo zwracać uwagę na to, co się takiego wydarzyło tego dnia wcześniej. Szczególnie przy powtarzających się snach mam okazję po prostu wielokrotnie to sprawdzać, jakie emocje były w nas, o co chodzi tak naprawdę. No bo ten sen zazwyczaj jest po to, ten nieświadomy sen, tak? Czyli taki, w którym uczestniczymy, nie wiemy, co się dzieje, nie mamy wpływu, myślimy, że to jest jawa. Taki sen na coś tam na pewno wskazuje i jest bardzo dużo ludzi, którzy o tym między innymi To czym jest świadomy sen? Czym się różni nieświadomy sen od świadomego snu? Stricte taka definicja naukowa, ponieważ mamy też to szczęście, że jest to zjawisko naukowo potwierdzone i zbadane, także wiemy, że nie rozmawiamy tutaj o jakichś tam czyichś przekonaniach, tylko po prostu o czymś, co istnieje, to świadomy sen naukowo to jest po prostu sen, w trakcie którego zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sen. I druga część tej definicji to jest to, że możemy wpłynąć, że możemy się zatrzymać i powiedzieć, halo, ja jestem u siebie. I teraz na przykład robimy to czy tamto. Ale to jest też taka płytka bardzo definicja, ponieważ to nie jest zero-jedynkowe. Nie jest tylko tak, że świadomość mamy całkowitą albo nie mamy jej wcale. Jest to bardzo różne i ja też tak patrząc w ogóle na ludzi, na społeczeństwo i przekrój tego, co mamy, to ja bym w ogóle świadomość już zaczęła od tego, że na przykład jedni pamiętają, że im się coś śniło, a inni w ogóle nie. No i właśnie. To, że już pamiętasz, że ci się śni, to dla mnie już jest jakiś rodzaj świadomości, ponieważ na pewno śnimy wszyscy codziennie, mamy około 4 do 5 snów, w zależności od tego, jak długo śpimy i to mogę wam zagwarantować, że wszyscy śnimy, tylko nie wszyscy mamy do tego dostęp. I dla mnie na przykład te osoby, które już mają jakiś dostęp, w jakiś sposób można powiedzieć, że wnoszą świadomość do snów. Jeszcze bym nie powiedziała, że śnią świadomie. Potem mamy kolejne etapy, czyli właśnie takie, że już na przykład jesteśmy w stanie, tak jak mówiła, że jedni mają te historie dłuższe, inni jakieś urywki. Czyli im więcej pamiętamy, im więcej jesteśmy w stanie tam dojrzeć, zrobić, to już jest większa świadomość. A potem są kolejne właśnie. Chyba ktoś nawet na czacie jeszcze przed rozpoczęciem napisał, że zdał sobie sprawę z tego przez chwilę. I zazwyczaj te pierwsze to są takie przebłyski, na przykład takie, że coś jest nie tak, coś jest dziwnego. Na przykład często nam się śnią zmarli, tak? Czyli, że jest babcia, ale babcia nie żyje przecież. To już jest zaczątek tej świadomości i w tym momencie na przykład, tudzież jakimś, cokolwiek jest tym naszym wyzwalaczem, możemy naprawdę odzyskać świadomość. I to już jest prawdziwy, świadomy sen i powiedzieć, o, czyli ja nie jestem teraz na jawie, to nie jest dzień, to jest mój sen. No i kolejne etapy, bo tych etapów jest dużo więcej i dalej, ale zatrzymajmy się na razie na tym. Ale chcesz powiedzieć, że to jest coś, co my możemy w ogóle sobie wypracować. Na przykład zacznijmy od tych początkowych faz, elementów świadomości, czy tam skrawków świadomości, które mamy na przykład, bo pamiętamy, czy może, no bo jest tutaj część osób, która pyta, a dlaczego ja nie pamiętam? Albo piszą,
ja nie śnię o niczym, dlaczego od kilku lat nie mam snu, albo kiedyś śniłam, teraz przestałam śnić. Teraz pytanie jest takie właśnie, czy my możemy znów jakoś nauczyć się pamiętać to, co śnimy, czy to jest nam do czegoś potrzebne, tak w ogóle, nie? Jakby po co to robić? Jasne. Zadam pytanie. Na całe szczęście, bo ty mówiłaś, że nie będziemy tu o klinicznych aspektach rozmawiać, też możemy o czym mam akurat w tej, trochę wiedzy w tej dziedzinie i właśnie od tego bym zaczęła w sumie, że osoby, które nic nie pamiętają, niczego nie pamiętają, warto, żeby w ogóle przyjrzały się na razie swojemu życiu i zdrowiu i zaczęły od tego, czy się wysypiają. Ktoś tam też pisał, fajnie jest móc śnić, a niektórzy cierpią na bezsenność. No i co takiej osobie powiedzieć, że ja śnię, latam, medytuję i nie wiem, co robię w snach. Przecież to brzmi jak abstrakcja. Więc to jest początek. W zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, tak? Wszyscy są na różnych. Każdy startuje w swojej olimpiadzie, że tak powiem, w tej dziedzinie. Więc tak, no to mamy osobę, która na przykład ma problemy ze snem, w ogóle nie wysypia się, w związku z tym ma na przykład, śpi za krótko i ma za mało fazy REM, czyli to jest ta faza cyklu REM, Rapid Eye Movement, w której występują marzenia senne. Czyli taka osoba przede wszystkim mogłaby zrobić coś dla siebie od tej takiej strony, czysto od strony higieny snu w ogóle. Aczkolwiek powody dla bezsenności są bardzo różne, są różne choroby kliniczne i tak dalej, no ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. Załóżmy, że po prostu ktoś nie pamięta, no to tutaj może zadbać o to, żeby po prostu lepiej i dłużej się wysypiać, ale jest też druga rzecz, bo to nie jest do końca coś, co my musimy sobie wypracować, my to już mamy, tylko my to zaburzamy. Spytajcie swoje dzieci, porozmawiajcie z dziećmi, w ogóle bardzo polecam rozmawiać z dziećmi o snach. One śnią i one śnią często też świadomie i dla nich to jest normalne. Dla nich to jest normalne. One mają to jeszcze niezaburzone, ponieważ mają coś takiego jak ciekawość świata. One to wszystko, czego doświadczają, traktują jakby to było nowe i traktują to, co na jawie jest, właśnie w ten sposób. A my już mamy tak dużo filtrów, że potrafimy po prostu nie widzieć. No, jedyne, co wiemy od naszych kolegów neurobiologów, to, że nasza percepcja nas po prostu oszukuje cały czas. I powrót do tej czystej percepcji to już jest droga do śnienia i do świadomego śnienia. I takie zaciekawienie. Kobiety też częściej śnią, w ogóle mają dłuższe sny. Ja akurat nie mówię o świadomym śnieniu, bo tutaj to mężczyźni są trochę, ale to już, dobra. Chodzi o to, że kobiety są wyczulone na takie subtelne sygnały, na emocje, zwracają na to uwagę, mniej się od tego odcinają, w związku z czym częściej właśnie śnią. Czyli to jest to zwrócenie, taka dziecięca ciekawość i dbałość o siebie. Może tak, od tego bym zaczęła, żeby w ogóle zacząć coś więcej pamiętać. A czy... Tak. A czy niektóre osoby pytają, czy jeśli biorą środki nasenne, to czy zaburzają sobie w ten sposób śnienie? Raczej tak. To w zależności od tego, co to jest. Są psychotropowe, też nasenne. Raczej tak i też... W zależności od tego, jakie to są, ale jeżeli to jest jakaś duża farmakologia, one tak, raczej zaburzają. Na przykład SSRI-e, czyli teksty grupy. SSRI. Tak, ale one też na przykład w moim przypadku zmieniały rzeczywistość w drugą stronę. Ja na swoim leku, no to moje sny były, wiesz, z drugą wojną światową. Znam też taką osobę. Przepiękne, rozbudowane, ogromne, długotrwałe sny i mój psychiatra mówi, że to często jest często taki efekt uboczny brania leków trzecich psychotropów. Tak, bo SSRI w zależności od tego, bo żaden mózg tak naprawdę do końca nie jest taki sam i SSRI też różnie w zależności od, szczerze mówiąc, nie pamiętam tych zależności dokładnie w SSRI-ach, ale
niektórym to zabiera śnienie, innym troszeczkę podbija. No dobra, czyli rozumiem, że żeby tę świadomość jednak mieć, chociaż minimalną, to jest kwestia też jakości snu i tego, żeby ten sen był jak najdłuższy i faza REM, rozumiem, żeby była jak najdłuższa, tak? Tak. Wiadomo, że na przykład wszystkie używki to zaburzają, tak? Bo one spłycają sen, wtedy się też do końca nie wysypiamy. No jest wiele takich czynników po prostu. Tak. No, brak tej ciekawości przede wszystkim. Czasami zdarza się, że ktoś ze mną porozmawia albo przyjdzie na jakieś zajęcia i mówi: Rety, miałem dzisiaj pierwszy sen, albo świadomy, pamiętam, więc to też jest dużo. Tylko że to jest trochę taki efekt placebo, a efekt placebo ma to do siebie, że działa na chwilę i za chwilę tego nie będzie, czyli pewnie tam jedną noc, dwie coś zapamięta i tyle, nie? Ale to czy zaraz ci zapytam, jakie są techniki wchodzenia w świadomy sen, ale czy rzeczywiście można doprowadzić do takiej sytuacji, że wchodzisz w swój sen i nim sterujesz z poziomu świadomości, to znaczy mówisz sobie, a teraz sobie pójdę na lody, a dzisiaj odwiedzę moją zmarłą babcię. Tak. Można sobie takie rzeczy... No dobra, to zacznijmy. A wiesz co, to może ci powiem, że teraz właśnie z Julią Sobecką, moją przyjaciółką, z którą prowadzimy nasz projekt Świadoma Nawigacja, uczestniczymy w takim badaniu na Liverpool University, który naszym zadaniem teraz jest medytowanie w świadomym śnie. I ja to robiłam właśnie wczoraj w nocy. I później mamy tam taką drogę, no ale generalnie właśnie, naprawdę to, tam sky is the limit, to nawet nie, bo często ludzie mówią, o to ja bym sobie gdzieś poleciał, właśnie polatał nad górami albo coś takiego, ale naprawdę jest o wiele, wiele więcej ciekawych rzeczy, które można robić i można też siebie poznać, bo sen świadomy możesz zapytać na przykład, pokaż, co jest dla mnie teraz ważne. I możesz też wejść w interakcję z tym czymś. Więc nie tylko możesz robić to, co chcesz, ale możesz też naprawdę zyskać jakieś takie głębsze połączenie. Powiedziałabym duchowe, ale dla mnie to jest bardziej coś w rodzaju wewnętrznej technologii, o której zapomnieliśmy. Więc tak, wszystko jest możliwe. No dobra, ale jeśli wchodzisz w ten sen świadomie i robisz tam jakąś robotę, to czy to nie wpływa na to, że się nie wysypiasz? No bo jednak sen jest po to, żeby się zregenerować, żeby nasze procesy poznawcze się troszkę wyciszyły, żeby mózg odpoczął. A ja robię robotę, wchodzę w sen, idę, się przywitam, załatwiam sprawy, robię autoterapię. Czy to nie wpływa na jakość snu? I tak, i nie. I tak, w zależności co robisz i jak głęboka jest ta robota, bo jeszcze są dalsze etapy niż świadome śnienie, jeszcze jest OB, czyli Out of Body Experience i mogą być szczególnie na początku, jeszcze zanim nauczymy się zarządzać swoją energią i mówię to naprawdę o fizycznej energii i tymi zasobami, to może być wyczerpujące faktycznie. Z drugiej strony już to jest potwierdzone też naukowo, że to, jak śnimy, ma znaczący wpływ na to, jaki humor i jak dużo energii takiej mentalnej mamy w ciągu dnia następnego. Czyli nawet jeżeli nie pamiętamy tego snu, a śniło nam się na przykład coś złego, to możemy być tacy przygnębieni, trochę zmęczeni, trochę nie wiedzieć, chodzi. Teraz wyobraź sobie, jakiego kopa można dostać, mając na przykład właśnie świadomy sen i sobie latając i wiesz, budzisz się z takim, jejku, udało się, rety, poszłam na te lody i wtedy mamy, no właśnie, to jest taka, wiesz, kawa razy trzy, że wow, i to nas napędza, ale faktycznie z takiego biochemicznego punktu widzenia, to te początki szczególnie mogą być takie, że troszeczkę to będzie wyczerpujące. Z trzeciej strony jednak, jeżeli właśnie masz świadomy sen, to znaczy, że już śpisz dostatecznie długo. My żyjemy teraz w takiej kulturze, gdzie nie jest, że to jest normalne dla ludzi, że się nie wysypiają.
Mhm. Że to jest normalne i to jest i też właśnie też nie mają snu przez to. Mhm. No i teraz właśnie, skoro ja zadbam o siebie już na tyle, żeby się wyspać, żeby mieć wystarczająco snu, no to w porównaniu do takiej osoby, która chronicznie jest niedospana, no to jednak nie będę wcale bardziej zmęczona. A jeśli koncentrujemy się, pyta tutaj Emi, koncentrujemy się na kontroli snów, czy mamy wtedy mniejszy wpływ na naszą rzeczywistość? Jeśli rzeczywiście zaczynamy pracę ze świadomym śnieniem, to nie jest tak, że uwagę, czy tam naszą energię przekładamy Tak, bo to jest częste pytanie. Często ludzie się mnie pytają, albo wręcz mają takie obawy, że jak wejdą w ten świat, to się tam zagubią, że to jest odlatywanie, że to jest, no bo jest to odmienny stan świadomości, tak? Jest to odmienny stan świadomości, czyli no nie ten zwykły, więc często jest taka obawa, że ach, mi coś grozi w tym, że odlecę, że to jest uciekanie na przykład. No ale zacznijmy od tego, że śnią wszystkie ssaki i nie tylko. Ostatnio nawet to, że prawdopodobnie pająki nawet mają fazę REM, ponieważ zauważono, że one ruszają po prostu swoim ciałem w pewnych momentach. Czyli po coś to jest i po coś natura nam to dała. To już może być jakąś wskazówką na to, że warto może tam zajrzeć. I teraz czy stracę kontrolę? Jest wręcz odwrotnie. Jest wręcz odwrotnie, dlatego że no właśnie, bo to wróćmy może do tej świadomości. My nie jesteśmy wcale tacy mądrzy i tacy świadomi, jak nam się wydaje na co dzień. Jakby tak naprawdę przyjrzeć się swoim myślom, i to moglibyśmy zauważyć, że po pierwsze wiele rzeczy robimy mechanicznie, wiele myśli jest mechanicznych, wiele myśli naszych jest zapętlonych, że to naprawdę czasami powtarzamy w kółko sobie to samo, a myślimy, że my teraz coś myślimy i rozkminiamy. I jeszcze kolejna rzecz to jest zarządzanie swoimi myślami właśnie i emocjami. Często w ogóle nie mamy na to wpływu, że pojawia się jakaś myśl, której nawet nie chcemy, ona nie jest może zbyt pozytywna, albo teraz nam niepotrzebna, za tą myślą idzie jakaś emocja, emocje możemy już potem tylko obserwować, jeżeli mamy na tyle samoświadomości, raczej często dajemy się jej porwać. Tak naprawdę, no to my na co dzień śnimy, my zaśniewamy w ogóle tą rzeczywistość, jeżeli jakaś kobieta na mnie krzywo spojrzy w sklepie, to przecież tak naprawdę od mojego stanu psychofizycznego zależy, czy ja sobie pomyślę, że ona ma zły dzień, czy raczej, że ja źle wyglądam, czy ja coś jej zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. My tak naprawdę nie widzimy rzeczywistości takiej, jaką ona jest, a wprowadzanie coraz większej świadomości i na jawie, i we śnie, bo to nie jest od siebie rozdzielne, to bym chciała zaznaczyć, że rozwijasz świadomość i tu, i tam, cały czas. I im więcej rozwijasz tu, tym więcej masz świadomości tam, i im więcej świadomości rozwijasz w snach, tym więcej masz jej tutaj, czyli tej kontroli, tak to jak ktoś właśnie to nazwał, masz po prostu więcej, większe opanowanie nad sobą. I jak się zaczyna wchodzić w ten świat, to się zaczyna to rozumieć, że to tylko może nam pomóc się rozwijać. A powiedz mi, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, tysiąc pytań mam, ale jak można, wiesz, to oczywiście wiadomo, powiesz, że to jest dłuższa praca i tak dalej, ale w ogóle tak, żeby sobie wyobrazić w ogóle, na czym to polega, taka praca, żeby nauczyć się świadomie śnić. I czy każdy się w ogóle może nauczyć, czy trzeba mieć do tego jakieś specjalne predyspozycje, albo że coś jest absolutnie wykluczające? No absolutnie wykluczające jest na przykład właśnie bezsenność, no bo po prostu no, nie ma tutaj jak działać, ale właściwie to nie ma. I
Znowu powiem, że to nie jest w sumie nawet kwestia nauczenia się, tylko przypomnienia sobie. Ale to już, no dobra, załóżmy, że chcę się jak nauczyć. Jak sobie Monika przypomnieć? Jak sobie przypomnieć to, że potrafię świadomie no się... I teraz są różne techniki oczywiście na to i tych technik jest wiele, można je stosować zamiennie i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co ja widzę z własnej praktyki i z praktyki moich uczniów, których serdecznie pozdrawiam, to widzę, że zaangażowanie to jest główna, to jest i praktyka, to jest tak naprawdę najważniejsza sprawa, bo nie ma znaczenia do końca, znaczy okej, no bo to, ty chcesz łatwych i szybkich odpowiedzi na bardzo trudne pytania, więc czekaj, ile mamy czasu? No. Nie, chcę no prosto, dobra. Bo na przykład Ula pisze, nie rozumiem tego, ale Ula, napisz, czego nie rozumiesz, bo na razie jesteśmy przy tym, że można śnić w taki sposób, że wiesz, że jesteś w swoim śnie, tak? Jesteś tak. Świadoma, że jesteś w swoim śnie, tak? Że zapamiętywanie już swoich snów to też jest świadomość, no bo pamiętam, że śniłam i pamiętam, co śniłam. A teraz jesteśmy przy tym, jak to zrobić, żeby się obudzić na przykład w trakcie snu i pomyśleć sobie, wow, jestem w swoim śnie. I ludzie tak mają, wiem, że tak mają. Mało tego, można sobie przywołać kogoś do swojego snu. I o tym gadamy. Czyli tak, mamy różne techniki, ale ja bym zaczęła od tego, że ta praca się zaczyna dużo, dużo wcześniej niż stosowanie różnych technik na świadome śnienie. Czyli to jest właśnie to wprowadzanie świadomości do swojego codziennego dnia. I zaczęłabym od tego, żeby mindfulness to znamy, wszyscy wiemy mniej więcej o co chodzi, tak? Czyli po prostu taka uwaga na siebie i na rzeczywistość. Uwaga na swoje ciało. Zadałabym sobie pytania na początku, jak często obserwuję coś z ciekawością, z taką dziecięcą ciekawością, bez tego filtra, że ja wiem, co to jest, ja wiem, nie musisz mi mówić. Nie, ale właśnie podejście do czegoś, nie wiem, do jakiejś rośliny, do jakiegoś przedmiotu, do innego człowieka, do siebie czasami i po prostu takie przyjrzenie się oczami dziecka wręcz z ciekawością. Jak często ja na przykład siadam ze sobą samą i nie wiem, zamknę sobie oczy i w ogóle posłucham, co się dzieje w moim ciele na przykład, tak? Jak często ja się przyglądam w ogóle swoim myślom. Jak często po prostu wnoszę świadomość do tego, co się dzieje w oku. Bo wszystko, co robimy tutaj, przenosi się na stan snu. I to wiedzą w sumie wszyscy, ja nawet tego nie muszę tłumaczyć, bo wiemy, że nam się śni to, co robimy w ciągu dnia, tak? To się właśnie śni. Więc jeżeli zaczynamy wprowadzać to, tą świadomość, to ona na pewno się przełoży na sen. Ja często bardzo powtarzam to słowo na si, świadomość, ale po polsku nie mamy w ogóle chyba innych. Świadomość, uważność, właściwie chyba tylko... No właśnie, bo to jest trochę tak, że jeśli chcemy coś wprowadzić do snu, to my musimy dać temu uwagę, tak? Jeśli my, mówisz tak, o tym, żyjemy po prostu w mrówczym pędzie i w ogóle, wiesz, chcemy nagle sobie wskoczyć do swojego snu z tego rozpędzonego świata, gdzie tak. Się ani razu nie zatrzymaliśmy, czyli nasza uwaga się nie skupiła, nasz mózg nie przetworzył głębiej to, co zobaczyliśmy, no to jest trudno w takim razie jakby przełożyć w ogóle te obrazy, doświadczenia, dźwięki, pamięci, różne rzeczy do naszego wspomnienia, znaczy do naszego snu. I Ula pytasz, co zrobić, właśnie o tym próbujemy rozmawiać, Monika o tym opowiada, co zrobić właśnie, żeby do tego snu wejść. Czyli pierwsze to jest taki trochę mindfulness, rozumiem, będę to cię parafrazować, mindfulness, ćwiczenie uważności, to co robicie u Daniela na kursie też będziecie robić, to co robimy tutaj z różnymi ekspertami, tak? Czyli czy umiesz się na chwilę zatrzymać, tak? Czy umiesz zatrzymać moment w swojej głowie. Tak? Czy umiesz, praca domowa jaka, Daniel, miałeś? Przez minutę się mieli tam przyglądać, czy przez dwie? Jakoś tak macie w pracy domowej, nawet u Daniela, przyglądać się chociaż przez dwie minuty, tak? Na jeden przedmiot. To jest uważność. I żeby ten przedmiot wprowadzić do snu, no to ja go muszę zauważyć najpierw, tak? Nie wiem, tak. Czy dobrze cię rozumiem. Tak? Próbuję no mniej więcej. Chodzi tak. Chodzi o to, bardzo fajna praca domowa, ja też mogłabym
dać osobom, które chcą przyczynić świadomie taką pracę domową, a potem już są kolejne, bo to też w zależności od tego, tak jak mówiłam, każdy tam jest na swoim etapie i w swojej olimpiadzie startuje i trzeba indywidualnie dobrać. Są oczywiście różne techniki, dalsze testy rzeczywistości, czyli żeby sprawdzać, czy ja jestem teraz we śnie, czy ja jestem na jawie. Później indukowania też tego snu. Mamy, z Julią mamy kilka autorskich metod na to, żeby indukować, ale też jest ich pełno. Z tym, że zawsze jest też taka możliwość, że to nie zadziała. No i wtedy trzeba się zajrzeć i przyjrzeć, co nie działa i dlaczego. I zazwyczaj fajnie jest wtedy z kimś porozmawiać, kto się zna, żeby ci powiedział, o co chodzi. A technik jest mnóstwo. Mogę o jakiś opowiadać, nie wiem, czy mamy na to czas, ale właśnie to jest już po prostu kolejny etap, bo chodzi o to, że można tych technik stosować wiele i nie mieć żadnych wyników. I znam też takie osoby. I to zazwyczaj właśnie zaczyna się już tutaj przy tym, powiedzmy, mindfulnessie, tak? Czyli wnoszeniu tej świadomości i dodatkowo stosowaniu różnych technik. No ja gdzieś czytałam, jak się tam przygotowywałam do tej rozmowy właśnie, że jest jakiś test ręki, niektórzy mówią, że to jakieś przez okno, no właśnie gdzieś powiedziała o takich rzeczach, żeby nam... Oj, nie przez okno to nie polecam, z ziemi raczej próbuj startować. Nie, właśnie, ale żeby nam zobrazować w ogóle co moglibyśmy zrobić, że wiesz, jakby w ogóle jak to działa, nie? No bo wiadomo, że my się sami tego tak nie nauczymy, jak ty nam opowiesz trzy techniki, ale żeby sobie nawet może lepiej to wyobrazić po prostu. Okej, tak, no to są testy rzeczywistości, ponieważ tak, zacznijmy od tego, że jeżeli śnimy, no to większość z nas śni nieświadomie, tak, czyli myśli, tak, że to i nieważne jak szalone byłyby te wydarzenia, czy widzisz rekina lecącego z bazuką na psie, to wydaje ci się, że to jest normalne. I to dzieje się tak dlatego, że powiedzmy, że jest coś w rodzaju takiej blokady, którą trzeba odblokować, żeby tą świadomość odzyskać. W związku z tym wprowadzono też taką metodę właśnie testów rzeczywistości, bo będąc we śnie i nawet mając podejrzenie, że to jest, że może to jest świadomy sen, nigdy do końca nie wiesz, znaczy na początku nie wiesz, później już wiesz. Czyli musisz jakoś sprawdzić, czy to jest sen, czy nie, na wszelki wypadek, no bo gdybyś właśnie chciała teraz wylecieć przez okno, to lepiej wiedzieć, czy jednak polecisz, czy nie. Polecam jakby co z ziemi startować, ale też chodzi o to, że tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to, co się dzieje w ciągu dnia, przenosi się po prostu do tej świadomości sennej. Czyli jeżeli często coś powtarzam w ciągu dnia i na przykład o ręce mówiłaś, tak? Czyli to jest taki test rzeczywistości, że ja biorę sobie swoją rękę i tak na przykład, nie wiem, z 10 razy dziennie próbuję przełożyć jedną rękę przez drugą i sprawdzam, czy ona przechodzi. No, nie przychodzi. Czyli raczej to jest jawa, tak? Tak. I teraz jest duże prawdopodobieństwo, że po pierwsze, w którymś momencie, nie wiem, czy dzisiaj, może za parę dni, we śnie po prostu to zrobisz, ponieważ twoja świadomość już gdzieś tam to sobie będzie mieliła i zrobisz ten test. I okaże się, że ręka jednak na przykład przechodzi przez drugą rękę. I okaże się, że o kurczę, to jestem we śnie, czyli że to jest ten właśnie twój trigger. Aczkolwiek testy rzeczywistości nie zawsze działają, dlatego że znowu nasze przekonania i nasze filtry są tak silne, że działają nawet tam we śnie. I pomimo, że we śnie ja nie muszę otwierać drzwi, żeby przez nie przejść, to jednak to, w co wierzę, jest tak silne, że mogę nie móc tego zrobić. Czyli na przykład ta ręka też nie przejdzie. W związku z tym są różne testy rzeczywistości, ale nie wiem, czy to jest, czy teraz, bo o tych testach można sobie poczytać. Ja chętnie w ogóle o
potem powiem, można pisać do mnie, ja wszystko powiem, gdzie co jest. Ale właśnie chciałam tylko to powiedzieć, że testy rzeczywistości warto robić o tyle, że one się przenoszą do tej późniejszej świadomości sennej, że jednak to jest jakiś sposób na to, żeby sprawdzić, czy to jest jawa, czy sen. I trzecia rzecz, że by uważać na to, że one nie zawsze działają i dobrać je też odpowiednio do siebie. A czy można w trakcie można w trakcie świadomego snu przeprogramować swoje przekonanie? Jasne, ale to już jest troszeczkę bardziej zaawansowany etap, dlatego że początki są takie, że na początku, jak odzyskujemy świadomość, to bardzo krótko jesteśmy w ogóle w tym śnie. Zazwyczaj pierwsze odzyskania świadomości kończy się w ten sposób, mówisz, ojejku, jestem w świadomym śnie i za chwilę się budzisz. No właśnie. Tak, och, nie. A już myślałam. Czyli najpierw w ogóle tak, no są te etapy. Trzeba zacząć pamiętać sny, potem trzeba zacząć je zapisywać, potem trzeba się zacząć w nie zagłębiać, potem trzeba zacząć odzyskiwać tę świadomość i się w niej utrzymać, nauczyć różnych technik zakotwiczenia. I teraz, no bo domyślam się, że chciałabyś, żebym coś jednak powiedziała na temat tego, jak to działa z tym programowaniem. No to załóżmy, że jesteśmy już na tym etapie, że jesteśmy w stanie się już dłużej utrzymać i na przykład świadomie też wysłać taką intencję, że ja chcę coś tam sobie przeprogramować, tak? No to teraz tak, bo musimy się utrzymać, ale też musimy, ponieważ tym też nie jest takie oczywiste, że będziemy o tym pamiętać, że chcieliśmy coś przeprogramować i że będziemy mieli na tyle, powiedzmy, tej energii i siły w sobie do świadomego śnienia, żeby zacząć to przeprogramowywać. Więc to jest jeszcze kolejny etap, że ja muszę mieć ten plan, że chcę to zrobić. I teraz jak to zrobić? Kurczę, chyba chętnie bym to zostawiła też jako w sumie trochę niespodziankę, bo to jest naprawdę abstrakcja, że co ja mogę zrobić? Okej, powiem o tym jak najbardziej szeroko. Odmienne stany świadomości, wszyscy wiemy, że oferują szerszy kontekst do rzeczywistości, ponieważ nie patrzymy już tak tylko z perspektywy swojej własnej, patrzymy trochę z szerszej. Może niektórzy z was mają takie doświadczenia, że na przykład śnili, ale nie widzieli z własnej perspektywy, czyli ja widzę swoimi oczami, tylko na przykład widzieli siebie z boku, albo byli jednocześnie sobą i innymi osobami naraz, albo tak jakby siebie z góry obserwowali. Czyli to jest ta perspektywa obserwatora, czyli to już jest jakiś dystans do tego. Czyli ja mam już jakiś dystans do tego, że ja mam jakieś przekonanie. To jest pierwsza rzecz. No i cały arsenał, który oferują nam odmienne stany świadomości szerszego kontekstu. Można na przykład właśnie wejść w tą interakcję, można zapytać, można powiedzieć, powiedz mi, czemu ja mam takie przekonanie. Albo można wrzucić siebie w jakąś sytuację, w której te przekonania się uwidaczniają i sobie z nią popracować i sobie w bezpiecznych warunkach zobaczyć, no jakie to może być przykład? No, że na przykład, nie wiem, jestem nieatrakcyjna. Albo pieniądze nie są dla mnie. Okej. No, znaczy, szczerze mówiąc, akurat taka praca to już wymaga trochę skilla, czyli trochę umiejętności trzeba mieć, żeby taką sobie sytuację wykreować, w której ja mogę na przykład można się zapytać, dlaczego tak jest? Pokaż mi, dlaczego tak jest. Co takiego zadecydowało kiedyś? I nasza podświadomość cały czas przecież wszystko rejestruje, tylko że my nie pamiętamy. I tutaj w tym stanie możemy mieć dostęp do tego momentu, w którym ktoś nam to przekonanie, albo sami sobie po prostu, nie wiem, sama naoglądałam się dużo modelek przerobionych w magazynach i sobie pomyślałam, Boże,
ja to nie, no to ja to nie. Albo też właśnie można, i wtedy można z perspektywy obserwatora doświadczyć takiej sceny. I wiemy, że tej sceny doświadczamy w bezpiecznych warunkach, bo nic nam się nie stanie. Na przykład, jeżeli chodzi o jakieś lęki. Mhm. Czyli jesteś, nie wiem, ja jestem szara myszka wśród pięknych modelek i każą mi wyjść na scenę, ale ja w sumie wiem, że to jest świadomy sen, więc ja sobie tam, wiesz, mogę po prostu pokombinować. I to, jak już to się będzie rozgrywało, to jest bardzo też indywidualne, no i zależy troszeczkę od umiejętności. Więc no, już bym nie wchodziła zbyt głęboko w ten temat. Ważne, że można, owszem, jak najbardziej. W ogóle świadome sny są takim retno. Ja to jestem aż po prostu zajarana tym, jakie to jest narzędzie do tego, żeby mieć wgląd we własną świadomość i żeby ją rozwijać. Mhm. Tylko właśnie widzę, że część osób, ja też szczerze mówiąc dalej nie rozumiem, no bo ja jakby rozumiem to, ile możemy dostać z tego snu, tak? Ile możemy sobie tam rzeczy przerobić. Też bardzo rozumiem takie terapeutyczne działanie tego, że tam jest jakby druga możliwość w ogóle przeżycia pewnych rzeczy, nie? Mhm. I to, co rozumiem do tej pory, to jest to, że ja mogę się do tego jakoś przygotować, no bo wiesz, każdy się może zapisać na kurs i jakby będzie wiedział po kolei, co robić, ale żeby się zapisał na kurs, to się musi przekonać do tego, że rozumie, o co chodzi. I teraz tak, to, co ja rozumiem, to jest to, że ja ćwiczę w ciągu dnia mindfulness i muszę mieć jakąś minimalną umiejętność skoncentrowania się właśnie na tej mojej rzeczywistości, wejścia. Ale co ja jeszcze innego mogę zrobić, żeby się, nie wiem, przygotować do tego świadomego śnienia, żeby tego dotknąć, żeby poczuć, że o rany, Boże, chciałabym więcej tego, chcę więcej tego, chcę się tego uczyć i tak dalej, chcę to rozwijać. Co jeszcze my, tutaj, którzy słuchacze, możemy zrobić, żeby lepiej to zrozumieć? Rozbudzić w sobie ciekawość przede wszystkim. Rozbudzić w sobie ciekawość i chcieć. I naprawdę, to się może wydawać, że to jest niewystarczająca odpowiedź, ale... No widzisz, ale dalej nie wiemy, jak wejść w ten świadomy sen, położyć się i oddychać, medytować, czy i co dalej. Ktoś pyta, czy można z intencją, trzeba się położyć z intencją przed snem i wtedy dostanę odpowiedź na pytanie. Wiesz, o co chodzi, bo ty mówisz już z takiej wiedzy inside'owej, kogoś, kto, wiesz, jest w ogóle daleko nad nami. A my byśmy się chcieli dowiedzieć właśnie to, co ja mam zrobić. Oprócz zapisania się na kurs. Okej, okay. Mam za 2 minuty na taką mini przypowieść? Tak, proszę bardzo. Okay. Dlatego, że dlaczego właśnie to jest niezrozumiałe? Dlatego, że nie da się wcisnąć tego, czym jest w ogóle świadome śnienie i jak do tego wejść. Bardzo ciężko jest to wcisnąć w tą trójwymiarową naszą świadomość, dlatego że tam ona jest zupełnie poszerzona, więc ja zupełnie rozumiem, że to jest jakaś abstrakcja. Więc załóżmy, że był sobie rybak, który mieszkał gdzieś nad morzem i miał akwarium z rybkami. Te rybki były bardzo malutkie, takie malutkie, że w tym akwarium były ich całe miliardy. I była sobie, powiedzmy, jedna z nich, rybak, nazwał ją w swojej fantazji Monika. I ta rybka, a też inne rybki, bo jest i rybka Julia, i Paulina, i Mateusz, i Arek, i tak dalej. Te rybki wymykały się co noc z akwarium i wskakiwały do tego oceanu, który był za oknem. I tam poznawały różne prawidła. Różne doświadczały niesamowitych rzeczy, uczyły się w ogóle tego, jak, czym rzeczywiście ta woda, która nas otacza, jest w znacznie szerszym kontekście. I one wskakiwały później do tego akwarium i mówiły: hej, inne rybki, jest coś takiego. Ale one tak, ale jaki ocean? O czym ty gadasz? Przecież to jest ta woda, która nas otacza w tym akwarium. I tak naprawdę rybka Monika jedyne, co może powiedzieć, to powie: ja zapraszam te ciekawe rybki do tego, żeby wskoczyły ze mną do tego oceanu i ja wam tylko pokażę drogę, po prostu. I musicie mi zaufać, jeżeli chcecie, a jeżeli nie, to zostańcie po prostu w akwarium,
że jest po prostu droga i tam sobie zobaczycie, co to jest. Dlatego, że to jest naprawdę tak, jakby kulka próbowała powiedzieć kropce o tym, że jest, że ma wymiary, że co to jest długość, szerokość i co są trzy wymiary. Kulka? 2D. Kulka? Kulka z kropką sobie rozmawia, wyobraź sobie. Nie, przepraszam cię, bo Daniel wczoraj powiedział, że ja tańczę jak kulka i nie rozumiał, że to nie jest komplement, bo kulka jednak się toczy bardziej niż tańczy. Ale Monika, ale okay, Daniel... Bo nie chciałabym was zostawiać z takim poczuciem, o kurczę, no i nadal nie wiem, o co chodzi. Czy ale pytają, czym się różni świadome śnienie z przeprogramowaniem od hipnozy na przykład? Czy w ogóle różni się świadome śnienie od hipnozy? Znaczy, to są wszystko stany przebywania świadomie na niskich częstotliwościach fal mózgowych. Czyli tak naprawdę świadome śnienie to jest tylko jedno z narzędzi poszerzania świadomości i dostępu. Hipnoza, trans, medytacja, taniec właśnie, taniec ekstatyczny, w którym jesteśmy w trasie i kręcimy się jak kulka, to jest też ten stan odmienny świadomości, który jesteśmy świadomie, bo nas nie odcina, nie tracimy świadomości, więc jeżeli miałabym tak krótko odpowiedzieć, no to nie bardzo się różni. Mhm. Nie bardzo się wspominałaś o out of body experience, to jest bardzo ciekawe. To też jest jakby coś, co się dzieje we śnie, że my wychodzimy po prostu ze swojego ciała, albo czy to jest też coś, czego możemy się nauczyć, bo wiem, że jest wiele osób, które, nie wiem, ostatnio rozmawiałam z kolegą, który mówi, że miał takie doświadczenie pierwszy raz, jak miał 12 lat, po prostu jakby przyszedł z tym na świat, nie? Że on po prostu wyszedł ze swojego ciała i zobaczył siebie siedząc z perspektywy krzesła, tak. Nie? A niektórzy bardzo do tego dążą, żeby właśnie się tego nauczyć. No, tak. W reinkarnacji, czy jakby może w śmierci klinicznej też ma się takie doświadczenie. Wszyscy. To też, tak, mów. Nie, no wszyscy, nie, tylko chciałam powiedzieć, że wszyscy, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, wiedzą, że jest to możliwe. Dla innych to znowu brzmi trochę fantastycznie, więc ja mogę tylko powiedzieć, że takie zjawisko jest i jak najbardziej można tego doświadczyć i jeżeli ktoś chce coś więcej, to gdzieś tam może sobie poszperać. I tak, ja akurat nie jestem jakimś, ja też się tego uczę. Fajnie jest właśnie przyjmować tę perspektywę ucznia i nauczyciela zamiennie. Ja się uczę u innych osób obę. Czy tak, jest to możliwe. To jest dalszy etap. To jest właściwie przejście w sen bez utraty świadomości, bo w świadomym śnie zazwyczaj odzyskujemy, czyli jestem w jakimś wydarzeniu i tak, och, ja jestem we śnie. A obę to tak w wielkim skrócie można by powiedzieć, że nie tracę tej świadomości, tylko od razu przechodzę do tego, tamten świat to naprawdę brzmi jakoś... To był inny świat. Ale jeszcze cię zapytam na koniec, bo tutaj Daniel mi podrzucił pytanie, bo on się tym bardzo interesuje. Mówiłam mu, żeby dzisiaj ze mną pytał, ale się wstydzi. Czy można wpaść w przestrzeń, z której można nie wyjść, nie? W trakcie snu? A ja bym dopytała, czy można móc nie wrócić z tego snu, jak już tam wpadniemy z tą świadomością naszą rozwiniętą? Pierwsze pytanie, czy można wpaść w przestrzeń, z której można nie wyjść? Mm-hmm. To znaczy nie obudzić się? O to chodzi? W której nie chcesz być, przepraszam. Nie, jak najbardziej, oczywiście. Mm-hmm. Ale to są różne powody tego. To znaczy, po pierwsze, w tamtej rzeczywistości nasze myśli i uczucia manifestują się od razu. Mm-hmm. W związku z tym, im więcej opanowania mamy nad sobą, nad swoimi myślami i emocjami na jawie, tym większa szansa na to, że te doświadczenia będą dla nas przyjemne. Mhm. Ponieważ jeżeli nie mamy, a mieliśmy na przykład trudny dzień, to wiadomo, że przecież wiele osób to zna, tak? Koszmary, nieprzyjemne sny. To jest właśnie wszystko to, czy to jest miejsce, w którym nie chcemy być tak naprawdę. Ale fajnie jest, znaczy mając świadomość, możemy i właśnie dlatego zachęcam do tego, żeby odzyskiwać świadomość, nie? Mamy na to wpływ, czy możemy, i też mniejszy lub większy, w zależności od tego, na ile możemy sobie pozwolić,
możemy coś zrobić, żeby to zmienić. No ostatecznie możemy się zawsze obudzić, po prostu zdecydować, że ja się budzę. A może, no właśnie, ja nie... może być tak, że ja nie mogę się obudzić? No nie, to znaczy w takim stanie są osoby, które zapadają w śpiączkę kliniczną. To jest jedyny taki stan, w którym można się nie obudzić. Jest jeszcze coś tak, ach, nie wiem, czy to znowu nie jest zbyt magiczne na ten, ale poczucie czasu jest troszeczkę inne we śnie. Nie wiem, czy ci się zdarzyło, może komuś się zdarzyło, kto nas słucha, że miał wrażenie, że całe życie tam spędził. Albo że już miał jakieś inne dzieci, innego partnera, musiał po nie do szkoły iść i w ogóle tam 5 lat na przykład spędził. Więc to jest takie o tyle ciekawe, że tak, że jest, można to powiedzieć, że jest coś tak jak dylatacja czasu, czyli ten czas może się też wydłużać, skrócać i możemy mieć wrażenie, że byliśmy tam bardzo, bardzo długo lub wręcz po prostu tam być długo. No ale znowu teraz się zapytam, czy lepiej mieć na to jakiś wpływ, czy nie? Czy lepiej te 5 lat, jeżeli nam się śni, że jesteśmy w więzieniu na przykład, po prostu musieć się przemęczyć, czy móc na przykład powiedzieć, tak, ja jestem w śnie i teraz na przykład, albo i zdecydować świadomie, a zobacz jak to jest być w więzieniu, na przykład sobie tutaj pomedytuję, pochodzę sobie, poznam jakichś ludzi, albo po prostu powiedzieć, nie, sorry, dzięki, ale ja wylatuję, bo mam jakieś inne plany. To na koniec ci zapytam, czy na przykład jak się nauczymy świadomego śnienia, to jest szansa, że będziemy lepiej umierać? Och, co za cudowne pytanie. Ja w ogóle tego tematu nie poruszam, bo to się wydaje znowu, że to jest jakaś magia, wudu i tak dalej. Nie, no ale... przecież wielokrotnie się mówi, że my umieramy tak jakbyśmy zasypiali, no. Więc wiesz, wyobrażam sobie, że im więcej masz tutaj świadomości w ogóle i obcykanego tego procesu, tym mniej się boisz nawet śmierci, tak. Prawda? A może tak, nawet śmiercią sobie wyskoczysz jeszcze na krzesełko na chwilę spojrzeć na siebie i powiedzieć dobranoc Gosia, nie? Wiesz, no to by było piękne. Dobra, ale zacznijmy od czegoś, co jest takie bardziej podstawowe i zrozumiałe może dla ludzi na razie, niż właśnie wyskakiwanie na krzesełko w trakcie śmierci, no ola Boga. Co nam pokazują sny? To, że w snach czujemy, widzimy, dotykamy, słyszymy, nawet możemy coś zjeść, przecież jak nas coś ukuje, to nas boli, przeżywamy tam prawdziwe emocje. Słowem, korzystamy ze swoich zmysłów, nie mając ciała. No bo przecież widzimy, a wiemy, że mamy zamknięte oczy. Zacznijmy od czegoś takiego najprostszego. Mamy zamknięte oczy, a widzimy, więc jak to jest możliwe? Może na przykład... Jest taki szalony pomysł, że świadomość nie jest stricte związana z naszym ciałem fizycznym i z byciem w ciele. I świadome sny, a już na pewno obie, pokazują to, że tą świadomością możemy sterować i poruszać się nią zgodnie z naszą wolą poza ciałem, nie używając ciała fizycznego. W związku z czym, kiedy jest ten taki ostateczny test, właśnie wtedy, kiedy umieramy i kiedy nasze ciało fizyczne przestaje już nam służyć. O tym jest ta książka, 9 dni w nieskończoności właśnie. Ona jest dokładnie podłączona wtedy w tej takiej zbiorowej świadomości jakby, tak? Będąc poza swoim ciałem przez te 9 dni. To jest dokładnie to, co ty mówisz, nie? Że świadomość istnieje poza ciałem. Tak, i no, ja to wiem na pewno, ale ja staram się o tym tak mówić, jakby to jeszcze nie było potwierdzone, dlatego że po prostu no, nie każdy w to wierzy, no ale właśnie to jest ten pierwszy zaczątek. Widzisz coś we śnie, a nie masz otwartych oczu. I zaczynam właśnie od tego. No i właśnie, no i potem są różne oczywiście techniki, najlepsze są ogólnie te tybetańskie, powiedziałabym, bo Tybetańczycy mieli wiele czasu na to, żeby ćwiczyć różne techniki świadomości i tak dalej. I oni na przykład potrafią świadomie odejść. Ale to się też... daje taką abstrakcją, że ja po prostu zapraszam, wnośmy więcej tej świadomości, to zobaczymy. I w ogóle, aha, jeszcze jedno, nie wierzcie w żadne moje słowo, naprawdę, w żadne. Wszystko sprawdzajcie same. To jest w ogóle niesamowite właśnie to w śnieniu, że nie musisz wierzyć w żadną doktrynę, nie musisz
wierzyć nikomu na słowo. Ty to masz co noc i możesz po prostu sama sprawdzić. Nie musisz czytać nawet właśnie żadnej książki tak naprawdę. Po prostu wystarczy, że zaczniesz tam działać i zobaczysz. To jest właśnie niesamowite. To jest nasza wewnętrzna technologia, którą mamy po prostu przy sobie cały czas. No. I możemy ją tylko rozwijać. Kochane rybki w takim razie. Miejmy oczy otwarte. Rybka Iwona, rybka Linda. Rybki, otwieramy oczy. Pewne rzeczy trzeba doświadczyć. Czytajmy, rozwijajmy się. Polecam wam książkę, jeszcze wam ją wrzucę później, ale już wam ją polecałam, więc ale naprawdę to jest dokładnie o tym, co Monika mówiła, ale to jest też, to trzeba mieć otwarty umysł. Ja ci dziękuję, Monika, z całego serca. Wam też dziękuję, jak zwykle, że byliście i widzimy się jutro o 8:15 i pięknego dnia wam życzę. Trzymajcie się, pa pa. Cześć. Hej.